Cześć, witajcie, ja jestem Komornik i witam was w nowej serii Zagrajmy w Hearts of Iron 3 jako Polska, ponieważ, słuchajcie, będziemy grać na modzie Modern Warfare Mod, a w ankiecie dotyczącej tego, jakim krajem powinienem grać na tym modzie, wybraliście właśnie Polskę. No więc cóż, więc będziemy sobie właśnie Polską dzisiaj tutaj pocinać, więc przechodzimy do wyboru scenariusza i tak sobie pomyślałem, że może zaczniemy troszeczkę później, żeby było trudniej. Nie wiem, jak to będzie wyglądało mniej więcej ze strony gry, czy tu będzie coś oskryptowane, czy te kraje będą miały troszeczkę więcej wojsk niż na początku. W każdym razie chciałbym zacząć gdzieś powiedzmy od roku 2008, kiedy to właśnie Rosja napadła na Gruzję i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Niemniej jednak jestem bardzo tego ciekawy. No więc tak, ja sobie wybiorę Polskę, oczywiście tym razem będę grał jako Lech Kaczyński. Zobaczymy, a właściwie to zobaczmy, czy dalej. Tak, wszystko jest tutaj fajnie oskryptowane, więc no będę grał jako Lech Kaczyński, umówmy się, że będę grał jako Lech Kaczyński i zobaczymy, co z tego wszystkiego wyniknie. Oczywiście wszystko zostawiam na normalnym poziomie trudności. Tutaj widzę, że nie ma nawet opisów jeszcze gotowych. No mod nie jest przygotowany w takim stopniu, jakim mógłby być. Aczkolwiek jest to beta 4, więc przypominam, że nie wszystko jest jeszcze gotowe. Okej, więc ja odpalam grę i zobaczymy, co nas powita. Co będziemy mogli robić od razu, a czego nie. Ja oczywiście będę starał się podbić jak najwięcej w tym let's playu, bo oczywiście wiem, że wy jako widzowie macie ogromne oczekiwania, jeśli chodzi o grę polską, więc oczywiście podbijemy sobie, mam nadzieję, tutaj najwięcej jak się da. No ale oczywiście teraz widzę, że nie bardzo jest co tutaj podbijać, bo nie mamy wojska. No trudno. Ale wiem, że jestem w NATO i ja właśnie ten fakt sobie oczywiście na samym początku już spróbuję ogarnąć, ponieważ po pierwsze, słuchajcie, aha, muszę być na wojnie, tak? No trudno, to nie jest jakiś problem. Weźmiemy sobie, powiedzmy, jakieś Zimbabwe i wypowiemy Zimbabwe wojnę. Podbijemy i dzięki temu mamy już lepsze prawa i możemy dzięki temu, słuchajcie, po pierwsze zarequestować sobie Lendlease od kilku państw. No, od jak największej ilości, od których mogę, to bardzo bym chciał. Dzięki temu nasze IC znacznie wzrośnie. Mam nadzieję, że to zaraz będzie odczuwalne. Zobaczcie, ile mam teraz. Około 26, przy czym 47 mam możliwe bazowe IC. Czekajcie, request. Hiszpania? Naprawdę? Hiszpanie to kawał skurczybyków w takim razie. No trudno, ale USA na pewno nam da. Kanada może? Bardzo możliwe. Co tam jeszcze? Norwegia? Czy Norwegia nie jest w NATO? Niby jest. Nie wiem, o co chodzi. W każdym razie no tak, na pewno jeszcze Italia, czyli Włochy nam coś. Boże, samochód jedzie za mną jakiś, a mam zamknięte okno i słychać jak cholera. Czemu tak się dzieje? Nie wiem. Okej. Puszczę sobie czas, zobaczę jak z tym Lendlizem. I mamy, słuchajcie, teoretycznie więcej, aczkolwiek nie odczułem tego jakoś bardzo, no trudno. Ukraina. Ukrainę to ja bardzo chętnie podbiję. Ale najpierw chciałbym wrzucić wszystko w produkcję. Co mogę produkować? Mogę produkować dosyć sporo. Dosyć sporo będę produkował, nie da się tego ukryć. Oczywiście będziemy robić sobie dywizję ciężkich czołgów prawdopodobnie, bo nie mam odblokowanych zwykłych czołgów. I do tego jeszcze wrzucimy sobie, powiedzmy, samochód opancerzony. I razem niech się ich robi, powiedzmy, 10 dywizji. Jako rezerwy nie, chociaż w sumie to nie ma znaczenia. Nie mamy na razie wojny, więc to powinno być zgodnie z planem. Czekajcie. A kto tych konwoi tutaj oferuje? Ja muszę swoje konwoje, naprawdę. No dobra, może to coś da. Okej, więc tak, nie będę chyba rozwijał technologii, bo wiem, że to nie ma za bardzo znaczenia i w ogóle nic się tutaj nie dzieje, jeśli chodzi właśnie o technologię. Ewentualnie tutaj te, które coś dają, mogę ogarniać. No, a to jest mi kompletnie niepotrzebne tak naprawdę, no ale... No ale trudno. Czekajcie, co tutaj mamy? Opancerzony. Czy to mogę coś
Super Heavy Armor. Dobra, to sobie zrobimy. To sobie zrobimy. Nie potrzebuję na razie tego tak naprawdę, no ale skoro już mam, to dlaczego by tego nie używać? Wiem, że te technologie są nieogarnięte w ogóle. Supply transfer, to by mi się przydało. No to tak średnio, to też pewnie by mi się przydało w jakimś tam stopniu. Doktryny, to na pewno to. Tutaj mam wszystko wymaksowane, widzę, więc za bardzo nic więcej nie zrobię. Jeśli chodzi o artylerię, to też mogę, załóżmy, sobie coś tutaj zrobić. Tak wrzucam na razie wszystko po kolei, bo te technologie w tym jeszcze modzie nie mają takiego znaczenia. Więc myślę, że mogę sobie tak czy siak pozwolić na trochę... O, widzę, że tutaj wszystkie IC tak jakby... Nie, to niemożliwe, że wszystko się buduje. To jest niemożliwe. Pierwsza, druga, trzecia, boom, teraz się... Nicea! Okej. Okej. A historycznie, może pójdźmy a historycznie, słuchajcie. Może dzięki temu wywalą nas z NATO i może dzięki temu będziemy mogli ich podbić później. Tak. Nie będę tego podpisywał. Cholera, te jednostki są takie ciężkie do zrobienia i potrzebuję tak dużo IC, że to jest jakaś masakra, naprawdę. Ale czekajcie, przecież ja tu mogę wszystko wrzucić w produkcję i to powinno troszeczkę polepszyć sytuację, chociaż chyba też nie za bardzo. Wiecie co, ja może też zrobię trochę dywizji piechoty. O Boże. Trochę dywizji piechoty zrobimy. Nie mam niestety artylerii, ale myślę, że taka przeciwczołgowa też coś da. 3,95 z tym, a bez tego też 3,9. No, trudno. Więc możemy sobie na to pozwolić, myślę. I to kosztuje znacznie mniej IC. Przynajmniej mam takie wrażenie, że znacznie mniej kosztuje, więc sobie też to wrzucę. I na razie niech one się budują, bo potrzebuję kilka jednostek przynajmniej, żeby podbijać te pierwsze państwa. Dobra, na razie tyle zróbmy. Jak to będzie wyglądało w ten sposób? Lizboński traktat. Też nie będę podpisywał. Co mi tam? O, dobra. Czyli na 100% dwie jednostki będą w styczniu. Dobra, więc mamy troszeczkę czasu na tutaj ogarnianie praw i takich innych pierdół. Mam nadzieję, że to się wszystko szybko załatwi. Ja tutaj zostawię na 3 let... A co to takiego? Okej. Pyk, 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 pyk. Przeglądam wszystko, co mogę zmienić. Nie wygląda na to, że mogę cokolwiek, chociaż niby tam coś jest do zmienienia. Kasy mam. Wszystko niby jest zrobione. O. Tutaj mogę sobie przerzucić trochę IC. Co tam jeszcze? To teoretycznie mógłbym. Aha. Nie stać nas na to. No trudno, musimy poczekać w takim razie. W każdym razie mam znacznie więcej IC teraz, tym bardziej, że dostajemy od naszych sojuszników dosyć sporo, więc myślę, że damy radę. Dają tylko 10% widzę swojego IC. Ale to i tak jest sporo, bo my dzięki temu mamy bardzo, bardzo dużo go teraz i możemy dosyć sporo tych jednostek na raz budować. I mnie to bardzo cieszy, bo oczywiście potrzebujemy tych jednostek jak nie wiadomo czego. Może nawet skupię się na razie na piechocie. Jak będę miał już tych 10 jednostek piechoty, to być może wtedy coś zaczniemy sobie więcej działać. Oczywiście pierwszymi naszymi celami to będzie Litwa, tutaj Białoruś, chociaż Białoruś jest w sojuszu z Rosją, więc na razie może sobie podarujemy. Tak samo Ukraina. Ukraina nie jest w sojuszu, więc Ukrainę spokojnie możemy zająć. A Litwę oczywiście bardzo bym chciał. Tym bardziej, że Litwa jest w Unii Europejskiej, to jest dosyć dziwne, bo skoro ja jestem w NATO i to jest sojusz wojskowy, to raczej Unia Europejska też nie powinna pozwalać na atak takiego kraju. No ale ja tam się nie znam teoretycznie i niech będzie jak to jest. Ja się na razie nie będę w to mieszał. Wiem, że Austria nie jest w NATO. I Austrię będziemy mogli sobie zająć. Tak samo zresztą jak Szwajcaria, ale żeby to zrobić, to musimy zająć na przykład Słowację, która też w NATO nie jest jakimś cudem. No ale słuchajcie, ja wam przy okazji obiecałem kiedyś,
że pokażę wam, jak się podbija państwa bez armii, więc ja być może podbiję Słowację bez nawet żadnej jednostki, bo to w sumie nie jest potrzebne. Skoro mamy kwaterę dowodzenia, która jest mobilna, to mogę nią zaatakować, tym bardziej, że na Słowacji nie ma nikogo tutaj, kto mógłby obronić stolicę, a stolica jest ich punktem, więc wystarczy, że zajmę stolicę taką jednostką dowodzącą i wszystko będzie zajęte przeze mnie. Ale słuchajcie, ja nie będę tutaj czekał milion godzin, tylko no właśnie, przedostaniemy ich tutaj szybciej, poczekamy, aż się zorganizują, mam nadzieję, że to nie będzie długo trwało, 70 godzin i wypowiem wojnę od razu Słowacji, niech tam wiedzą, kto rządzi w tym rejonie świata. Podbijemy sobie Słowację na początek. Oczywiście możemy, nie, no nie, nie, musimy iść tak, żeby nie dawać terytoriów Czechom. Boże, ile tego jest. Nauru coś ode mnie chce. Dobra, Nauru może niech tam sobie handlują ze mną reszta. Niech spada. Ja w sumie handel mógłbym też sam właściwie ogarnąć, ale zrobię chyba sobie taki myk, że zrobimy automatyczny handel. Nie mam szpiegów. Tutaj mam sporo. I w ogóle demokratyczna Korea jest Koreą Północną, więc to jest tak bardzo radykalny komunizm właśnie, 66%. Także pozdrawiam. Okej, jeśli chodzi właśnie o technologię, bo też tutaj tego nie ustawiłem, chciałbym mieć w oficerów sporo. Dyplomacji. Gdzie co, może szpiegami będziemy śmigać teraz? Zastanawiam się, co zrobić. Oficerów, dyplomację. Szpiegów mam sporo, więc na razie mi nie potrzeba ich. Albo zrobimy sobie po prostu gdzieś tam na 1,69. Nie, na 1,00 zrobię. 1,00. Dobra. Jeśli chodzi o technologię, to ja sobie ustawię też na 36 powiedzmy, albo 35 w ogóle. Sporo tego mam, nie powiem. I to wszystko prawdopodobnie od sojuszników idzie, więc... O Boże, 0,9, 0,8, 0,7. Muszę teraz klikać, bo to nie jest tak czułe jak moja myszka. Może to zabrzmiało dwuznacznie, no trudno. Dyplomacja, oficerowie, myślę, że tak mogą zostać. Tak, więc poślijmy sobie może szpiegów do Rosji. Tam zrobimy w wywiadzie, słuchajcie, taki myk, że oczywiście pykniemy im. Co im pykniemy? To im pykniemy. Niechaj wiedzą, co się dzieje. Niech im się obniża tutaj całkowicie ich zdolność. Tak samo wyślę do Chin, być może Chiny kiedyś podeślemy. Znaczy wojska do Chin oczywiście podeślemy. I tak samo im tutaj wrzucimy to samo. Mam nadzieję, że dzięki temu ich podbijemy. Znowu te samochody jeżdżą. Cholera, nie wiem, co się dzieje. Mam zamknięte okno, a słuchacie tak jak nie wiem co. Jak nie zawsze. Jak nigdy. Dobra, idziemy, rozumiem. Grudzień się zbliża. Mogę więcej technologii, ja przecież wszystko mogę tu wybadać. Kliknę wszystko i niech się bada, no Boże. Czekajcie, eskorty. Pyk, pyk, pyk. Nie patrzę co, bo mam tyle możliwości, że aż szkoda tego nie wykorzystać. Tu mam wszystko wymaksowane, tego na razie się nie tykam. Strategiczne są w budowie. Przemysłowe też zaraz będą wszystkie. Tak, jeśli chodzi tu, to też mogę teoretycznie coś wrzucić. Tutaj mogę, ile mam? Mam 35, a mogę... Nie, czekajcie, ile mam? 35 na 35, dobra, zostawię na razie tyle. No i atakujmy te cholerne Słowacje. Tych cholernych Słowaków, może tak powinienem powiedzieć. Długo schodzi, bo ten teatr strasznie długo przechodzi, strasznie wolno idzie, 1,14, no właściwie przyspiesza ciągle, coś dziwne. A to chyba jest w związku właśnie z pogodą, która jest poniekąd dosyć chyba dobra, bo w sumie skoro jest późna pora jesienna, wczesna, zimowa, to całkiem jest nieźle. Tutaj widzę, że chmury jakieś na mapie, no ale trudno. No ale trudno. Jak wygląda moja sytuacja teraz z pieniędzmi? Mam ich dosyć sporo, więc mógłbym teoretycznie wrzucić więcej rzeczy do technologii, ale mogę potrójną, prawda? Tak, to ja poczekam, aż będę miał jeszcze więcej pieniędzy. Ile to kosztuje?
Aha, tutaj jest zaznaczony w jakiś taki 376,4. Słuchajcie, wiem, że nie zobaczycie tego, ale tyle tutaj jest właśnie, więc. Więc poczekajmy sobie na to. Widzę, że wy idziecie teraz do Nitry. Szybko ją zajmiecie. Później zajmiemy Bratysławę i pójdziemy na Wiedeń z Bratysławy. Mam nadzieję, że to się uda. Chociaż wiem, że tutaj nie ma niestety punktu i będę musiał zająć dosyć sporą część Austrii, no ale trudno, tak się zdarza, więc. Zobaczymy, zobaczymy, słuchajcie, jak to wszystko się potoczy. Mam nadzieję, że oczywiście jak najlepiej dla nas. Teraz powinniśmy właśnie zaanektować Słowację. I tak wygląda Polska po aneksji ze Słowacją. No i cóż, i zaraz będziemy się przemierzać w stronę prawdopodobnie Litwy, bo Litwa też jest dosyć prostym krajem do zajęcia. Ja przerzucę tą jednostkę tu, czy też tę jednostkę, zależy, czy jesteście. A co tu się stało, że mamy jakoś mniej tego? No trudno, w każdym razie widzę, że i tak jednostki moje są powoli budowane. Konwoje niby mam. Właśnie mógłbym dorobić tych konwojów w sumie. O, 4 z 50 zróbmy. Okej. Serbia, Rosja chcą handlować ze mną wszyscy, a nikt nie zapyta, czy można ze mną handlować. No trudno. Poczekam, aż będę mógł wypowiadać wojnę. I podbijemy sobie Litwę. Dobra. Wypowiemy, podbijemy. Oczywiście oni przejęli dowództwo nad wojną z Litwą, ale to ja ją podbiję, więc nie martwcie się o nic. Tak to będzie właśnie wyglądało. Dobra, teoretycznie powinno mnie być już stać na. Tak, dokładnie, więc pyk. To sobie odpalimy. Co tam jeszcze mogę? O kurczę, ile tego jest? Ekonomia wojenna, tak? To powinno mi przysporzyć więcej IC. Wysoki budżet militarny. Nie stać mnie na razie. Wydałem wszystkie pieniądze. Musimy to powoli wdrążać. Ale teraz mam więcej IC. Przy okazji jeszcze. Czasem mi dają IC, czasem mi nie dają. I to jest dosyć dziwne. Nie wiem, jak to działa do końca, ale mam nadzieję, że sobie ogarniemy. A ja w ogóle chciałem zobaczyć, jak tu wygląda sytuacja z Gruzją, bo skoro. Scenariusz rozpoczął się wojną Rosji z Gruzją. To ja nie bardzo ogarniam, czemu nie ma wojny, no ale widocznie tak musiało być. Widocznie tak musiało być, czyli nic się nie zmieniło. Mamy grudzień 2008. Myślę, że sobie poradzimy. Ze wszystkim mamy stockpile dosyć pusty. Jeśli chodzi właśnie o to, to ja bardzo chciałbym ogarnąć, gdzie tutaj się handluje automatycznie. Tutaj się handluje, więc teraz powinno być wszystko dobrze. Okej, widzę, że Wilno zaraz przejmiemy i Polska znowu Wilno otrzyma, więc to jest chyba dobry moment do refleksji, że historia lubi zataczać kręgi w pewnych okolicznościach. No trudno, w następnym odcinku mam nadzieję, że podbijemy sobie Ukrainę, ale to już być może wtedy, jak będę miał znacznie więcej jednostek, bo oczywiście jednostki są niezbędne, żeby Ukrainę podbić, bo tutaj jest dosyć duży obszar, zresztą to jest największy kraj w Europie, więc. Powierzchniowo, więc tutaj przechadzanie się po tych wszystkich punktach, których jednak Ukraina ma dosyć sporo, będzie dosyć problematyczne tą jedną taką dywizją, która nawet nie jest dywizją wojskową. Dlatego przynajmniej te 3-4 jednostki tutaj będą sobie chodziły. Do tego czasu ja oczywiście postaram się coś tutaj jeszcze pokombinować, żeby Wam się nie nudził ten let's play. Oczywiście to jest let's play, który będzie trwał troszeczkę. Bo wiem, że Polskę lubicie i bardzo, bardzo dużo było właśnie głosów za Polską, więc ja nie mogę przecież Wam odmówić tej przyjemności oglądania Polski, która się rozwija, rozwija skrzydła i podbija coraz, coraz więcej państw. Nie wiem, jak będzie z tymi państwami, czy się później obrócę przeciwko nim, ale to oczywiście wyjdzie w praniu. No i cóż, i nie wiem, czy ja powinienem anektować teraz Rygę, czyli Łotwę. Może się jeszcze przedostaniemy. Widzę, że mam jeszcze kilka minut. Które mogę sobie oczywiście spożytkować na taki cel, więc dlaczego by tego nie zrobić? Mam nadzieję, że Wam się ten pomysł spodoba. Dobra, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. Zerwali umowy ze mną. Ja na razie podbijam co tylko mogę. Czekamy oczywiście na odpowiednią chwilę, żeby zaatakować. Nie, no, Łotysze, co wy? Co wy? Aha. Pozdrawiam. Pozdrawiam. Mam nadzieję, że jeszcze szybko tam dotrzemy i że tutaj nie ma żadnych przeszkód. Jeśli są, no to trudno się powie,
zakończę odcinek w tym miejscu. Jeśli nie, no to będę się bardzo cieszył z tego powodu. I tak, słuchajcie, zobaczymy teraz. Przegraliśmy. Więc może przejmę im tą prowincję. I z tej zaatakuję. A jeśli nie, to też nie będzie większym problemem, bo przecież mam tutaj trzy dywizje, które za chwilę będą mogły atakować. A więc akurat dobrze się złożyło, słuchajcie, że jest tak, a nie inaczej. W ogóle Nauru, kraj gdzieś z dupy, który handluje ze mną jakimś cudem. Nie wiem, skąd oni mogą przeznaczyć konwoje, żeby ze mną handlować. Niemniej jednak to jest dziwne. No trudno, nie będę się przecież sprzeczał, prawda? Dobra. Sprawdzałem sobie, czy nie widzę wojsk przy okazji jakichś. Trudno, więc tak, więc poczekamy sobie, zobaczę, czy mogę zaatakować ich i wygrać. Nie mogę niestety, więc poczekamy sobie, aż te jednostki się troszeczkę zorganizują. Myślę, że właśnie tak do 15 poczekamy. 11, 12, 13, co oni by chcieli? No dobra, jesteście ze mną w sojuszu, na razie to spoko. 13, 14, 15, dobra. Atakujemy państwa. I tutaj też mogę stędy w sumie przejść. Dlaczego by nie? Mam nadzieję, że to się uda. Powinno się udać w sumie. Nie widzę problemu, dlaczego miałoby się nie udać w sumie. Skoro nasze jednostki są znacznie, znacznie lepsze od nich. No właśnie. Więc teraz tak, wy sobie możecie uciekać gdzie chcecie. Ja was oczywiście teraz podbijam. I tym właśnie miłym akcentem będziemy kończyć dzisiejszy odcinek. Ja mam nadzieję, że wam się ten let's play podobał, że będzie wam się jeszcze podobał, ponieważ Polska, jak widzicie, powoli rozszerza swoje ramiona, powoli będzie coraz większa. Mam nadzieję, że tego właśnie ode mnie oczekujecie. Więc co? Ja się z wami żegnam. Następny odcinek z tej serii będzie dopiero w poniedziałek. Ja w takim razie myślę, że mogę was zaprosić na mojego fanpage'a na Facebooku i poprosić o subskrypcję kanału, jeśli tego jeszcze nie robicie. Więc co? Ja się z wami żegnam. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć!